Hej, cześć, siemano, witamski bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Medieval. W poprzednim odcineczku pokonaliśmy sobie szpital dla obłąkanych i była to ostatnia lokacja tam po prawej stronie mapy. Teraz idziemy zupełnie w lewo. Tutaj już byliśmy, ale wciągnęło nas do tych murówek. Także no nie do końca, żeśmy sobie tutaj wszystko pozwiedzali. Ale mam nadzieję, że w tym odcinku się uda i zrobimy to bardzo szybko i przyjemnie. Też sprawdzaliśmy teorię na temat smoka i tych kryształów dwóch, które już zdobyłem, ale no nie do końca to się sprawdziło. Nie do końca się to sprawdziło, więc będziemy musieli coś innego wymyślić z tym. Kurde, mocne chyba są te strzały. A jakbym... Może wziął te zwykłe strzały, bo tamte ogniste podejrzewam będą mega drogie. A może te są wyjątkowo skuteczne na żaboliniów? Oj ty żabko. Tak, one też tu na raz giną od łuku. No tu będzie chyba wyjście z lokacji, albo może kielich tu będzie? No nie jestem pewien w chwili obecnej. No ale dobra, chodźmy. Dobra, one muszą dostać 3 razy z tego. Kurde, plują te... Poczwary i plują. Tak, tutaj mamy garnek od Baby Jagi. Tu właśnie wchodziliśmy do mrówek, ale ja już tam się nie chcę zapuszczać, więc tam nie idziemy. Zastanawiamy też fakt, dlaczego mam 0% kielicha, skoro już kilku tych ziomeczków rozwaliłem. Dobra, przeczytaj tą księgę. Nie wchodzić! Ta brama prowadzi do grobowca demonów mroku. Dobrze, koleżanko. No, ja podejrzewam, że i tak mimo wszystko musimy iść do tego grobowca. Gdzie ta żaba jest? Chyba, że tu w tej lokacji będzie chodziło właśnie o te demony. Kurde, i mamy co? Rozwidlenia na 3 strony. Tutaj do czego prowadzi, koleżanko? Powiedz mi. Smokoptak siedzi na stercie skradzionych skarbów, niczym olbrzymia sroka. Wysoko nad drzewami znajdziesz gniazdo. Te jajka są wręcz bezcenne. Okej, tu jest jakiś smokoptak, ale jest żabol, którego już nie ma. Dobra, tu mamy jakiegoś smokoptaka. Tutaj mamy wejście. To też mnie zastanawia. A, żeż ty. No nieprzyjemna jest ta lokacja w 3 dupy. Tu nie ma wejścia nigdzie. Ani przejścia. Co to takie po prostu? Tam się chyba będzie z czegoś wychodziło. No nic, mamy tylko tutaj możliwość do smokoptaka wejść. Ale jajca. Wróć. Nie chcę tym nigdzie jechać na razie. Chcę się uleczyć tyle, ile fabryka dała, skoro mam taką możliwość. Okej. Okej. No ale tu nie ma żadnych innych przejść, więc kolejna droga do przodu jest raczej tą windą, mimo wszystko. Ale co, minęlibyśmy sobie leczonko. A nie powiem, że ono się przydaje. Cholera, ale zwariowana lokacja.
jedną windą, drugą windą. Kurde, gdzie my wyjedziemy za chwilę? Okej, widzę, że muszę iść do góry, ale nie byłbym sobą, jakbym tego nie obiegł. I hedzik wrzobola. Z tego się da... Nie da się odbijać, po prostu są takie grzyby nieodbijające. No fajnie, że kamera zaczyna się sama obracać. Podoba mi się to, bo można w bardzo łatwy sposób zlecieć. Są jajca smokoptaka. O chłopcze, dajżesz ty mi spokój. Co ja mam tu zrobić? Ej, no bez takich, no. Ja, maczuga, ty, dawaj szybko maczugę, rozbijamy te jajca. Niech się smokop tak wkurzy. A jak? Albo zrzucić? No kurde. Dobra. Jedno poczeskane, drugie poczeskane. Nie wiem, dlaczego nie mogłem... Uwaga, leci. Kurde, leci, stój. Nie, chyba nie wyrobię teraz już. No właśnie, musiał mi zarąbać. Tarczy mi oddaj. I oddaj mi też mieczyk. Okej, jest runa. Także spadamy stąd, zanim się ten ptak bardziej jeszcze wkurzy. Gdzie tu była teraz ta winda? Ja pierdykam. Skomplikowana lokacja i na pewno będzie dłuższa niż szpital. Dawaj, Daniel, dawaj. Szkoda, że z tym smokoptakiem nie szło tam zawalczyć, tylko te jajca, które są mega bezcenne, żeśmy mu zniszczyli, no ale taki los już. To źródełko tutaj jeszcze działa? Działa, ale subcio. Można wykorzystać, póki jeszcze ma moc. Tu do was to my nie przyjdziemy, co? To musimy iść tutaj i tu będą demony i za te demony będziemy dopiero duszę dostawać. Nie, nie tutaj, ślepy zaułek. Ale gdzieś było. Tak jak ona nam czytała księgę. Tutaj chyba zaczynaliśmy, dobra, nie ten zaułek. Tu też nie, tu. I tu. A, proszę bardzo. No i radziłbym tutaj uważać. Dobra, mogę wejść do tej wody, już się bałem, że nie będę mógł. Nikt nie może wejść. Demony mroku zostały uwięzione w środku. Odizolowane od świata dobra i światłości. Do czasu, gdy otworzy się ziemia. Nikt, nawet mroczny władca Zarok, nie może uwolnić ich bez mrocznego artefaktu. Odejdź stąd, albo podzielisz ich los. A my mamy mroczny artefakt, ha. Okej. Uwaga. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale innego w chwili obecnej nie mamy, także użyj. Nic nie powiesz? Dobrze. Boję się, co tu teraz będzie. Chyba w tą stronę mam iść, bo tam... Nie, tam nie pójdę. Se
Herdanie, musisz wziąć talizman demona mroku. To przeklęty relikt, ale może pozwolić ci przejść przez ziemię demona mroku. A pierdziele. Co się tu dzieje? Co muszę wziąć? Serdanie, musisz wziąć talizman demona mroku. To przeklęty relikt. Demon mroku, no ale... To jest to. Nie mogę tu nic zrobić. Czy ja mam rozwiązanie w ekwipunku? Lisman Wiedźmy. No ja jestem za lekki. Tu jest kielich. Tu są jakieś dziadostwa. Tu jest ten demon... Nie wiadomo czego, ale ja nie mogę tu nic zrobić. Hello? Wyjść stąd za bardzo też nie mogę. Holy shit. A tego artefaktu już nawet nie mam. Ktoś ma jakieś rozwiązanie? Ja tu nie widzę. Serdanie, musisz wziąć talizman demona mroku. To przeklęty relikt, ale może pozwolić ci przejść przez ziemię demona mroku. Dobrze, no fajnie, chciałbym, ale... Sama zobacz, że mnie to... Chyba, że tu trzeba odpowiednią kombinację zrobić. Bo jak stanąłem na tym... Okej, dobra, taka zagadka. Holy shit, no nie wpadłbym na to. Mroczny talizman, dalsze przejście i kielich, tylko ja mam nadal zero zdobytych duszów. Podejrzewam, że one teraz się gdzieś tutaj na świecie porozpierdzielały. Coś powiesz ciekawego, nowego? Coś ty uczynił!
Demony mroku znowu sieją zniszczenie w całej krainie. Wszystko przez ciebie! Przedwcześnie uwolniłeś najbardziej niszczycielskie i podłe istoty w historii świata. Ruszą ku ruinom zamku króla Peregrina. Galomer jest zgubione. No cóż. Tu chcę runę gwiazdy. A my tej runy gwiazdy nie mamy. Dobra, mówiłeś to już. O chłopcze, co ty, kim ty jesteś? To też mi nie nabija, zobaczcie. A, nabija, dobra. Dopiero pierwszego pokonałem. Naprawdę to coś jest silne, a ja muszę jeszcze kilku zabić. Ja pierdzielę. Co to są za demony? Dobra, jeszcze jeden albo dwa. W jaskiniach pod wzgórzem cmentarnym był kiedyś sabat czarownic. Od tamtej pory cały las już nigdy nie pachniał tak samo. Dobrze, dobrze, dobrze. Dzięki za info. Nie wchodzić. Słyszę cię. Dobra, czy teraz przejdę tędy? Cholera, o co tu chodzi? Dobra, dobra, tam się nie popisujcie. Idę zdobyć cholera. No, Tom. Tu coś się musi otworzyć. Ja chcę tą runę zakichaną. Kurde. A co ja idę zdobyć? Ja idę zdobyć Kielona. O właśnie, Kielona idę zdobyć. Tylko musiałbym się rozeznać w okolicy, a tak... Tak średnio mi to wychodzi. Dobra, złotą tarczę sobie kupimy. Super. No tu nie ma żadnego przejścia. Ja już w ogóle nie wiem, co mi się otwarło, jak tą bramkę otworzyłem z tymi demonami. O, tu jest, dobra. Wy się porozpiliście, dlaczego? Słabo coś ten miecz kroi, a mi została ostatnia butla, także też nie fajnie.
sala bohaterów szczeka. A mogę tu zeskoczyć w dół? Nie mogę. Szkoda. Aha, ja stąd wychodzę. Okej, czyli to się nie otworzy. Temu muszę zdobyć tą runę i będziemy mieli pewnie koniec. Tylko skąd ja tą runę mam zabrać? Źródło. Nie jestem pewien, czy mam się udać jeszcze raz na to gniazdo. Nie chcę aż tyle czasu stracić. Nie, tu nic nie ma. A, proszę bardzo. Tego wcześniej nie zauważyłem, ewidentnie. Bossowie? Tak, bossowie, ja bym chciał przede wszystkim te ogniste teraz zamontować. Gdzie on jest w ogóle? To się rozwala. What the fuck? What the fuck? Czy wy to widzieliście? Holy shit, o co tu chodzi? Mam nadzieję, że teraz nie będę musiał tego wszystkiego powtarzać, a jak będę musiał powtarzać wszystko, to wam wrzucę tylko walkę z bossem. Oczywiście muszę wszystko powtarzać, także dobra, widzimy się przy walce z bossem. Dobra, wszystko mamy zrobione, wkładamy artefakt, jedziemy na bosiura. Chociaż tam jest jeszcze jedno miejsce, gdzie trzeba runę chaosu wstawić i nie do końca wiem, co zrobić właśnie tam, skąd tą runę pozyskać. Czy tu za tych bosików dostaniemy, czy ona gdzieś jeszcze jest. Jest jedno miejsce, które mnie zastanawia, ale nie jestem pewien, czy to będzie tam. Bo można chyba przejść, aczkolwiek nie sprawdzałem. To jest ogólnie trzecie podejście już do nich. Prawie mi się udało ostatnim razem. Prawie mi się udało, no ale niestety sytuacja wyglądała tak, że 8 HP im zostało, czyli jedna strzała z łuku i by było po robocie. Kurwa mać, no właśnie, to strasznie trzeba być skupionym tu. Dobra, widzę, udało się. Udało się i nawet nie leciały skały z nieba. Wcześniej leciały właśnie skały jakieś głupie. Głupie, dziwaczne. 1, 2, 3. Cztery,
5 skarbów. Źródełeczko. Która ładuje, dobra. Dobra. Tu mamy kolejne źródełko, także jest fajnie. No, twórcy przewidzieli, że to będzie trudna walka. Okej, jesteśmy na full. Tu już nic nie ma. Dobra, spadamy stąd. A jeszcze właśnie w tych drzewach, jak się jedzie windą, można zobaczyć skrzynię. I to jest chyba skrzynia ze złotem, ale już tam się nie zagłębiałem. Możliwe, że tutaj to będzie gdzieś. Wow, my tu wychodzimy. Ale jaja. Tu już chyba jest spokojnie, co? Co się stanie, jak w ogóle bym tu wszedł? A, tu nie ma już żadnego chyba wejścia. Dobra, tam jest tylko przepaść. Czyli co, lecimy zanieść tą runę chaosu i prawdopodobnie już będziemy mieli wyjście z tej lokacji. Tylko gdzie to było? Jakoś tu? Chyba tak. I jest wyjście z tej lokacji, plus udamy się jeszcze do sali bohaterów. Ciekawe, co teraz tutaj ciekawego. Czy oni nam w ogóle coś powiedzą, te tu? Nic? No jak nic, to nic. Skoczymy na stół standardowo. Co się uda pozrzucać, to się uda. Te drzwi jeszcze nieaktywne. Podejrzewam, że po tej stronie tak jest tu coś nowego. A my już od ciebie zabraliśmy. Nie wiem, co on tam będzie miał ciekawego, ale widzę, że inni nic nie mają, więc musimy od niego zabrać. Co ty tu masz? Do krońce, Fortiskej! Byłem gotów założyć się, że nie pożyjesz tak długo. Mam coś dla ciebie. Spodoba ci się. Chcesz? Fajnie by było, jakby to była nowa flacha. O, dwie skrzynki. Jedno złoto, drugie złoto. No nie warto zachodu. Ten mieczek bym chciał już. Za kolejną chyba dostaniemy to dopiero. Ech. O. Proszę bardzo. Ciekawe, kiedy on się zrobi aktywny. No i cóż, moi drodzy, no kończymy ten odcinek. Jeszcze sobie sprawdzę, gdzie pójdziemy w następnym, bo nie mieliśmy totalnie żadnej drogi. Tutaj się jakoś musi nam teraz odblokować. Ale co to będzie? Wow, tam już widać jakiś zalążek mapy. Stawy pradawnych umarłych. Brzmi rewelacyjnie. To było tu, to było to, to faktycznie były te jajca. No to co, pójdziemy sobie do tych stawów, ale to w kolejnym odcinku, bo w tym już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej, hej.